Witajcie moi drodzy, z tej strony kina. Słuchajcie, jest godzina 5:01 dokładnie nad ranem. Ja mam ostatnio, wiecie, takie chujowe dni. Ale nie, że chujowe dni, tak? Tylko, że chujowe... To ja się napiję. Że chujowe dni, w sensie, że mam chujowy humor. Cały czas coś jest pod górkę i w ogóle jest lipa. Nie chce mi się nagrywać, nie chce mi się nic. Po prostu, kurwa, nic. Dlatego w ten weekend nie będzie najprawdopodobniej Impira. Nie ma na razie burdla. Na poniedziałek teoretycznie nagram Bioshocka, ale są się odwierci, więc tak była chujnia. Mniejsza o to. Słuchajcie... Siedząc, próbując nie myśleć i jakoś sobie radzić z tym, co się ostatnio dzieje w moim życiu. Nie chcę o tym rozmawiać, co się dzieje, po prostu coś się dzieje. I ja wam powiem tyle, że siedziałam i przeglądałam sobie zdjęcia na dysku przenośnym, nie? Jakieś tam starsze, na zasadzie coś tam uporządkowywać, poprzerzucać trochę rzeczy, tak i tak dalej. I stwierdziłam, że się z wami pewnymi wspomnieniami podzielę. Dlatego teraz przed wami pewien pokaz slajdów, dorzucę do tego swoje pierdolenie, tak? Odnośnie tego, co widzicie na ekranie i co, ja was zapraszam. To są jakieś takie moje wspomnienia dla tych, którzy chcą mnie lepiej poznać. Myślę, że może się wam to spodobać. Mam nadzieję, że wam się to spodoba. To co, to tyle. I już powiem od razu, że jak coś, to komentujcie, subskrybujcie i łapki w górę mile widziane. I pozdrawiam was kina i trzymajcie się. I oglądajcie film, a potem cześć! Dobra, misiaczki, troszkę sobie nie przemyślałam tutaj tego łączenia. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Oczywiście wstęp, kurwa, 2 minuty, bo to ja. Ale to, co widzicie na swoich ekranach, to jest moje zdjęcie razem z moją pierwszą siostrzenicą. Nie wiem, ile tutaj miałam lat. 7, 8... Klaudia tak na jakieś 2-3 wygląda. Ona się urodziła, jak ja miałam 6 lat, także w wieku 6 lat zostałam ciotką. Mam wielki sentyment do tego zdjęcia, nie ukrywam, że jakieś tam chodaczki, tak, piękne chodaczki, na które wtedy była moda, jakaś creepy lalka, jakieś beznadziejne krzesło i właśnie mała Klaudusia, która wtedy była najbardziej wkurwiającym dzieckiem na świecie, aktualnie jest 19-latką, naprawdę bardzo, bardzo fajną. Jak widzicie, synchronizacja warkoczyków być musi, jakaś przypołowa wieśniacka kamizelka i spódniczka z tym, jak mu tam, Jezus Maria, z Fredem. Z Fredem, którą bardzo dobrze zawsze wspominałam. Także co, to tyle, jeśli chodzi o małą kinusię, lecimy dalej. Dobra, kolejna fota. Tym razem jest to fota, słuchajcie, z roku, jak widać, 2006. Jest to fota z Renią i z Martą. Jest to pierwsza 18 w mojej klasie z technikum. To był właśnie 13 stycznia. Pamiętam tyle, że strasznie się narąbaliśmy. Wracałam z kumplem po nocy. Piliśmy, oczywiście urwaliśmy się z zajęć, więc piliśmy od 8 rano. Pamiętam, że wracałam z kumplem, że było ciemno, że ja się poślizgnęłam, wyrąbałam się na ulicy, zdarłam nos. Po czym on tak się śmiał, że wylądował gdzieś tam za jakimś ogródkiem w krzakach, więc... Jak widać, impreza była dość ciekawa. Tutaj macie okazję zobaczyć mój jeszcze wtedy naturalny kolor włosów, chociaż muszę przyznać, że w miarę ciemno wyszedł na tym zdjęciu. Nie wiem, czy wam powiedziałam, ale te zdjęcia będą tak w miarę synchronicznie, ale nie do końca. Tutaj macie zdjęcie z mojej 18, robionej u mnie w domu, jeszcze, Boże, starnie przemalowany przedpokój. Jak widzicie, chłopaki postanowili mnie pochuśtać. Było to o tyle niebezpieczne, że ja już mała nie byłam i to nawet nie chodzi mi tutaj o wagę tyle, co o wysokość, więc parę razy dotknęłam łbem podłogi u sąsiadów, czyli mojego sufitu. Było dość niebezpiecznie, ale chłopaki dali radę. Jak widać, moja mina tutaj ukazuje to, jaka jestem przeszczęśliwa ze względu na to całe podnoszenie. Myślę, że wypieki na twarzy sugerują również to, ile już wypiłam, ale mniejsza o to. No, tutaj mamy moją 18 dla znajomych. Widzę cudowny efekt pociemniania oczu, bo były czerwone. Jeżeli chodzi ze mną, byli ten wkręcony w włosach, to Glicek, dalej macie Malczewa, Beśkę, Kurę, Sokoła, a laski to Renia i Aśka.
To jest moja taka osiemnastka, praktycznie klasowa. No, oprócz kury, który nie był z klasy. Robiona u mnie na działce. Z tego co pamiętam, to 7 stycznia, czyli 19 dni przed moimi urodzinami, ale tylko ze względu na to, że było już po prostu zimno na działkach, a impreza była właśnie robiona na działce. Hulaliśmy do godziny 7 nad ranem. Była to jedna z lepszych imprez w moim życiu. Był grill w piaskownicy, był dziadek, który przyszedł się narąbał. Było dowożenie pizzy na działki. Masa tańców, masa śpiewów, masa dziwnych akcji. Także ją wspominam bardzo miło, także również tym zdjęciem postanowiłam się z wami podzielić. Dobra, słuchajcie, kolejne zdjęcie to jest zdjęcie moje z Damiankiem. Jest to zdjęcie zrobione w Zakopanem. Jest to impreza klasowa. Oczywiście wiadomo, że po godzinie policyjnej dziewczyny znalazły się u chłopaków w pokoju, tak? Było picie browarów, picie wódki, ogólnie było picie. Fakt faktem, my już wtedy byliśmy wszyscy pełnoletni, więc no wiadomo. Natomiast opowiem wam pewną anegdotkę. Nauczycielki przeszukują pokoje. Oczywiście panowie wystawili wszystkie flaszki za okno. A tam był pokój koło pokoju i były różne klasy, tak? Także nauczycielka, moja wychowawczyni Agnieszka, otwiera okno, wyciąga flaszkę. No co mój kumpel tak patrzy, patrzy. Ale my takiej nie piliśmy! Co było zwieńczeniem po prostu wszystkiego. Także postanowiłam z wami fotkę na gangsterce również wam. Znaczy, postanowiłam się tą fotką również z wami podzielić. I kolejna fotka, na której co prawda bardziej widać Paulinę tudzież Rudą niż mnie. Natomiast tutaj możecie zobaczyć bardzo ładnie moje włosy po rozjaśnieniu. Słuchajcie, jest to impreza jakoś chyba na zakończenie roku szkolnego przy maturze. I powiem wam, że to jest impreza pod uczelnią, która aktualnie jest moją uczelnią. Wtedy jeszcze moją uczelnią, broń Boże, nie była. Natomiast tam jest taki parking, jak widzicie, poszliśmy tam, no cóż, no, chlać przed dyskoteką. Ale biorąc pod uwagę, że właśnie bardzo fajnie widać tutaj mój jasny kolor włosów, dlatego postanowiłam wam tą fotkę pokazać. I zaraz będziecie mogli zauważyć chronologię z dupy, gdyż kolejne zdjęcie będzie zdjęciem z półmetku, ale co tam. To jest zdjęcie z imprezy rok po maturze. Dlaczego wam je pokazuję? Dlatego, że jesteśmy tutaj wszystkie trzy ruszowe siostry. Ogólnie ja razem z Asią, którą na tym zdjęciu przytulam, tudzież Madzią, która jest z tyłu, nazywałyśmy się właśnie różowymi siostrami. Masa czasu spędzona razem, masa wygłupów robiona razem. Skąd się wzięły różowe siostry? W sumie to były różowe lateksowe siostry. I wzięło się to z pewnego popołudnia, które nie było do końca normalne. Wiązało się to ono z cudowną sesją zdjęciową i z tego, że wszystkie niedługo będziemy nosić różowy lateks. Także jeśli wyobrażacie sobie kinę w różowym lateksie, to macie w tym momencie zjebaną psychikę. Gratuluję. Dobra, słuchajcie, fota z półmetku. Słuchajcie, półmetek. Półmetek był pierwszą imprezą, na której się tak totalnie, ale to totalnie narąbałam na mieście. I półmetek nasz skończył się tym, że 2 razy przyjeżdżała policja. Znaczy, sorry, raz przyjechała policja, ale lokal dostał 2 mandaty. Tak naprawdę impreza im się nawet nie zwróciła, bo dostali mandat za zabełtane podwórko, ile dobrze pamiętam, i za pijanych nieletnich. Czy tam coś w tym deseń, bo to były takie problemy, bo my tutaj nie wszyscy mieliśmy jeszcze osiemnastki pokończone. To jest właśnie moja fryzura w dzień farbowania. W dzień mojego pierwszego farbowania. Obok na zdjęciu jakiś kurwa chłopak, chyba mojej kumpeli, z którą wtedy była, który wygląda na 40, a my mieliśmy niecałe 18. Ale impreza była przednia i miałam jeszcze totalnie, ale to totalnie przypałową grzywkę. Także macie, cieszcie się, oglądajcie. I mamy misiaczki fotkę ze studniówki. Fotka ze studniówki. Ktoś miał, widzę, zrąbaną ustawioną datę. W każdym razie jeszcze wtedy picie grzecznie szampana. Natomiast pokazuję wam tą fotkę nie ze względu, nie wiem, na kinę w Kietce, czy ze względu na przystojniaka, z którym byłam, tylko ze względu na tipsy. Zwróćcie uwagę, jakie kina miała tipsy i słuchajcie, żeby było śmiesznie.
To był rok, w którym ja większość czasu łaziłam w takich tipsach, które mi nie przeszkadzały w niczym. Także wrzucam, żeby się pochwalić. Ta-dam! Dobra, miseczki, kolejna Sweet Focia to jest Kraków. To jest Kraków. To jestem ja z Tomkiem, z Rafałem, z Bartkiem i Zaśką, czyli no z moim bratem ciotecznym i trójką, no wtedy powiedzmy najlepszych przyjaciół. Wariowaliśmy, robiliśmy sobie dziwne fotki na ławce, co możecie zobaczyć w pierwszym na zdjęciu po prawo. Słuchajcie, motyw był taki, że przychodził gościu i też nam zaczął strzelać foty. To jest oczywiście w Krakowie nad Wisłą. Odjebało nam wtedy totalnie, fotki wyszły nieziemskie, także proszę bardzo. Dalej mamy sweet focie, kolejny kolaż z moim cudownym braciszkiem Tomeczkiem. Oczywiście jak najbardziej przeżywany braciszek to jest tylko mój przyjaciel. Natomiast jakaś tam, jak naprawdę chyba dwie imprezy z jaraniem z shiszy, jeszcze wtedy Julci. Jeżeli chodzi o napis na kolażu, jest to napis związany z piosenką, która mnie i Tomka na zawsze chyba połączyła. Także wam wrzucam tą fotkę. Notabene Tomek ma chyba najpiękniejsze niebieskie oczy, jakie w życiu widziałam. Dobra, zaczynam być lekko przerażona. Zrobiłam dopiero 1/3 zdjęć, a filmik już trwa 11 minut. Ale co tam? Jak widzicie na zdjęciach jestem z Aśką. Aśka miała wtedy wielką fazę na robienie zdjęć, kupiła lustrzankę. Strzelała masę pięknych fotek, między innymi te właśnie do tego kolażu. Jakiś tam po prostu wieczór szaleństw. Aśka, pokój, łóżko, aparat i ja. Także, myślę, że zdjęcia robiła bardzo ładne, więc się nimi z wami dzielę. No i mam przed sobą kolejne prace Aśki. Inny dzień, jak widać, inna koszulka, troszeczkę inna stylizacja, jeszcze inny zegarek, jak widzę. Natomiast kolejne zdjęcia, na których nawet ja wyglądam ładnie, więc po raz kolejny daję wam szansę je zobaczyć. Dobra, przed wami zdjęcie z Myszą i Tomkiem. Jest to zdjęcie w jakiejś knajpie w Krakowie. Słuchajcie, to była ciężki dzień, ciężka podróż do Krakowa. Wystartowaliśmy o 8 rano. Staliśmy przez prawie 4 godziny w pociągu. Cały czas staliśmy. Było chyba z 40 stopni, jak nie lepiej w tym pociągu. Masa ludzi, totalnie spoceni, wykończeni. Pojechaliśmy do Krakowa, podjechaliśmy z centrum do Tomka. Tomek mieszkał na Ruczaju wtedy. I nagle się okazało, że Tomek nie ma kluczy i musimy czekać jeszcze 3 godziny, aż Bartek wróci z pracy, więc pojechaliśmy do centrum, napiliśmy się piwa. I cóż, właśnie to jest efekt pracy tamtego dnia naszego. I misiaczki, tutaj macie fotkę z Krakowa również. Totalnie inny dzień, totalnie inny rok najprawdopodobniej. Zresztą Tomek tutaj już mieszkał na Zbrojwa, nie na Łany. Mniejsze o to, w każdym bądź razie, kto by się nie chciał poprzytulać do Dody? No i misiaczki, kolejne zdjęcie z Nadwisły. Również jakiś tam inny rok, inny czas i tak dalej. Ja w Krakowie bywałam często, stąd po prostu miliardy fotek z różnych miesięcy, z różnych lat. To jest właśnie zdjęcie, gdzie leżę sobie na trawce standardowo u nas nad Wisłą. Mieliśmy taką jedną wypracowaną miejscówkę. I to zdjęcie mi się podoba, po prostu mi się podoba, więc stwierdziłam, że wam je również pokażę. A tutaj jedno proste zdjęcie z serii takie tam Zaśką. Dobra, mamy foto z pewnej, pamiętnej w sumie imprezy, którą zorganizowałam u siebie w chacie. Nawet nie pamiętam, ile wtedy było osób. Natomiast mam tutaj dwójkę, która była dla mnie wtedy, zresztą dalej gdzieś tam po części jest i zawsze będzie. To są najważniejsze osoby w moim życiu, właśnie Aśka i Tomek. Dalej zdjęcia bywały troszkę bardziej niegrzeczne, więc postanowiłam, że pokażę wam to w wersji lajtowej, żeby mi tam gdzieś YouTube czasem nie przekierował mnie na innego tuba. Także właśnie sweet focia z Tomkiem, który chuj wie co robi, i Zaśką, która się cieszy, bo mnie gdzieś tam maca. Także co? Także tyle. Dobra, misiaczki, kolejna sweet focia z Zaśką. Tym razem wam ją pokazuję ze względu właśnie tutaj na moje, co zresztą możecie zobaczyć, czerwone pasemka. Jeżeli chodzi o czerwone pasemka, były one dlatego, że kiedyś miałam czarne z blondem, po czym gdzieś tam farbowałam sama, po czym chciałam zafarbować jeszcze, żeby był podobny efekt.
Niestety fryzjerka jakaś była niefifata, nie mogła sobie z tym poradzić, więc skończył się na pasemkach czerwonych, które myślę, że wyglądają całkiem spoko. Kolejna jakaś stara fota, tym razem z Olci. Pamiętam, że była szisza, pamiętam, że było całkiem sporo alkoholu i pamiętam, że dziwne rzeczy się działy na tej naszej imprezie we dwójkę. Natomiast po prostu ta fota pokazuje, że obie jesteśmy nienormalne, także... Także co, no standardowo wam ją tutaj wrzucam. I słuchajcie, mamy to, mamy moje pierwsze zdjęcie z Talibem. Większość z was kojarzy, jak Tabi wygląda aktualnie. Więc takie pokazanie wam tej mojej małej dziewczynki. Jeszcze wtedy małej dziewczynki, myślę, że was wzruszy równie jak mnie. Bo po prostu małym ślicznym kociątkiem. Teraz jest dalej śliczna, natomiast już na pewno nie mała. Ale po prostu maleństwo było przednia. I mamy fotę w ulubionym miejscu Taliba. Jak ja ją przynosiłam do domu, pamiętajcie, że ona była takiej wielkości, że mieściła mi się na jednej dłoni. Przyniosłam ją od koleżanki z bloku obok. I tak się składało, że to był jakoś październik. Zaraz szybko pojawiła się zima. Także ulubionym miejscem do spania Taliba był właśnie kaloryfer. I powiem wam szczerze, że ona czasem jest tak z sentymentem, jest tam luka na ten kaloryfer i próbuje się tam wbić. No niestety dupa urosła, już się nie mieści. Ale fotki są, więc wspomnienia również. No jak jest mały Talib, to musi być i oczywiście mała kropa. Zresztą kropę przyniosłam do domu jak po wielkości Taliba, tak? W sensie, że również mi się mieściła na jednej dłoni. Tutaj mamy moje małe maleństwo, które teraz zresztą śpi na moim łóżku. Na dokładnie tej samej pościeli i jest jednak kurwa zdecydowanie większe. Mamy tutaj półrocznego bodajże Taliba, no ponad półrocznego Taliba, który już widać, że jest troszeczkę większy od kropy. No ale cóż, obie były słodkie, obie dalej są słodkie, natomiast wtedy zajmowały o wiele mniej miejsca na łóżku. I w tym momencie większość z was ma mindfucka na zasadzie: kurwa, co to są za koty? Słuchajcie, to są koty Ludwiki. Kim jest Ludwika, jak ktoś nie wie, niech zajrzy na Instagrama, bo było tam ostatnio foto z nią. Słuchajcie, w każdym razie to są koty Ludwiki właśnie w moim transporterze. Słuchajcie, pożyczam jej transporter, aby mogła jechać z kocicą, tą po lewej, do weterynarza. Jak moje koty od transportera zawsze spierdalały, tak jej koty pierwsze co zrobiły, to właśnie weszły i zaczęły w transporterze spać. A tutaj taka mała fotka z Mistrzostw Europy osób głuchoniemych w tenisie stołowym, gdzie gdzieś wam tam po drodze robiłam vloga odnośnie wolontariatu na tych mistrzostwach migania i w ogóle. Mam tutaj fotkę z Mistrzem Europy, w tenisie stołowym oczywiście. Z chłopakiem z Ukrainy, który o dziwo coś tam po polsku nawet kumał. Także nawet on był chyba, naprawdę, jak powiem wam szczerze, że ekipy z Ukrainy za bardzo nie lubiłam, bo większość z nich to była buce. On był jednym z tych nielicznych, z którymi dało się pogadać. Miłe wspomnienia są, o Talibek przyszedł. Miłe wspomnienia są, także fotkę wam również dorzucam. Krótko, zwięźle i na temat, myślę, że to jest moje najlepsze zdjęcie z Grecji, na którym prezentuję się najlepiej. Jest to oczywiście fota tego, jak gdzieś tam płynę w morzu i przykrywa mnie fala, gdzie widać mi tylko czubek głowy. Ludwika zawsze wiedziała, jak zrobić odpowiednie ujęcia. Czas na fotkę, która swego czasu zrobiła spore spustoszenie na moim Facebooku. Wiele się tam działo, wiele dyskusji. Jest to zdjęcie z Grecji, z rejsu na Skiatos. Gdzie kapitan smaruje mnie? Nie smarował mnie tam, gdzie wy myślicie, że on nie smarował. Natomiast dla tych uważnych tam jest mistrz drugiego planu. Bodajże wtedy 12-letni Sebastian. Który po prostu dostał stery i mógł się pobawić w pana kapitana. W czasie, gdy pan kapitan oddawał się smarowaniu moich pleców, barków. Tudzież, jak widzicie na zdjęciu, troszkę innych miejsc. Natomiast było z tym masę śmiechu, a na Ludwikę naprawdę można liczyć z najlepszymi ujęciami, więc po prostu wiedziała, co robi. Dobra, mi się jakiś czas na ostatnie zdjęcie. To zdjęcie również już parę osób widziało. Jest to zdjęcie z wyprawy do Bukowiny Tatrzańskiej. To jest aktualnie wchodzenie na Halę Gąsienicową. Również z Ludwiką, która naprawdę ma idealne wyczucie co do robienia zdjęć. Słuchajcie,
Sytuacja była taka, że w pewnych częściach, jeszcze wtedy na górze, bo to było końcówka kwietnia, początek maja, było masę śniegu, tak? I po prostu jak tam się szło, to się ludzi czasem przepuszczało. No więc ja przepuszczałam panie, które szły z naprzeciwka, postawiłam nogę w złym miejscu. I to, co tutaj widzicie, wpadłam po same udo po prostu w śnieg. A Ludwika, jak to Ludwika, zamiast mi pomóc, wyciągnęła aparat i zaczęła cykać mi fotę. A uwierzcie mi, że w pewnym momencie darła mi tam ryja tak z zimna i z tego, jak mi ta noga napierdalała, bo to jakby nie patrzeć, to były krótkie spodenki, a to jest po uda w śniegu. Więc myślałam, że prędzej zejdzie jakaś lawina, niż ona poda mi rękę, żeby mnie stamtąd wyciągnąć. No ale oczywiście pstryknęła z trzy fotki i pomogła mi wyjść. Także myślę, że to jest idealne foto na koniec. Słuchajcie, jeżeli wytrwaliście do tego momentu, to jesteście mega. Ja wam powiem szczerze, i tak parę fotek odpuściłam, a i tak widzę, że wyszło to ponad 20 minut. Także naprawdę szacun, jeżeli to oglądaliście. Także mam nadzieję, że wam się podobało, jeśli dotrwaliście do tego momentu. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to jesteście koksami. Możecie napisać w komentarzu, że jesteście koksami, chociaż będę wiedziała, że ktoś doszedł do końca. Także komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę mile widziane. Mam nadzieję, że ten filmik wam się podobał. Pozdrawiam was, kino. Trzymajcie się. Cześć!